mamy możliwość przejścia dalej. Tak. Od tamtej pory nie odnotowała absolutnie żadnego skutecznego ataku phishingowego. Podczas gdy 81% wszystkich nieszczęść związanych z wyciekiem danych w internecie dziś w tak zwanej ścieżce łańcucha kill chain, czyli pokonywania kolejnych zasieków dostępu do danych firmowych, znajduje się element związany z kradzieżą tożsamości. Albo w wyniku słabego hasła, albo po prostu innej formy przejęcia tego hasła. Witam Państwa serdecznie, moje nazwisko Tomasz Kowalski i witam w imieniu firmy Sekwens, firmy, w której adresujemy ten problem i pomagamy go rozwiązać. Wspomniana wcześniej firma Google jest takim szczęściarzem, że w zasadzie ma nielimitowany budżet na security, rzesze zdolnych deweloperów i co najważniejsze, sama pisze aplikacje, które potem ochrania. Podczas gdy większość organizacji, dużych organizacji na świecie nie ma tego komfortu. Tam aplikacje pisane były latami przez wiele różnych zespołów deweloperów w różnych technologiach. Bardzo często są to aplikacje firm trzecich na wpływ, no nie mamy po prostu wpływu na kod tych aplikacji, więc nie możemy w nie ingerować. I to jest w zasadzie pole do popisu dla nas, ponieważ my potrafimy chronić takie środowiska, takie aplikacje w sposób całkowicie nieinwazyjny, rozpinając wirtualną warstwę nad nimi, chroniąc je przed atakami typu phishing, mail, ataki typu replay, czy dowolna inna forma ataku związana z wektorem ataku na użytkownika. Robimy to w sposób, tak jak wcześniej wspomniałem, nieinwazyjny, czyli nie dotykamy w ogóle infrastruktury, nie dotykamy aplikacji, rozpinamy wirtualną warstwę między użytkownikami a samymi aplikacjami i wszystko, co dzieje się w kwestii security, dzieje się właśnie w tej odrębnej warstwie. Sekwens jako komponent infrastruktury klienta ląduje w środku. Wówczas jedyne, co trzeba zrobić, to skierować ruch między użytkownikami a aplikacjami w taki sposób, żeby przechodził on przez sekwens. Dokładnie na co dzień pracownicy wielu dużych firm robią to tak samo, jak robi się to dla serwerów proxyjących. Ale jeden obraz za 1000 słów. To jest stan za stan. Pokażę Państwu sytuację, w której to, co normalnie robi się tygodniami czy miesiącami, my dla konkretnej aplikacji jesteśmy w stanie zrobić w parę minut. Czyli logujemy się do systemu, nazwa użytkownika, hasło, wchodzimy do środka i w zasadzie do poziomu swoich uprawnień możemy robić wszystko. Jeżeli mamy sekwensa w organizacji, wystarczy, że włączymy tryb uczenia. W kolejnym kroku w polu użytkownika wpiszemy unikalnego użytkownika o nazwie unique user. To jest użytkownik, który jest użytkownikiem uczącym. Jego aplikacja nie zna, więc go odbije, ale on, przechodząc przez wszystkie warstwy, z jakich aplikacja jest zbudowana, wróci do sekwensa, przyniesie bagaż informacji, w oparciu o który my będziemy w stanie zbudować reguły i mechanizmy, które od tej pory będą chronić użytkowników tej aplikacji. Nie zmienia się nic po stronie użytkownika. Dalej zostają to tak zwane te same kredenszale, używa tych samych loginów, haseł, przy czym przenikając przez warstwę wirtualną, proszony jest o użycie tak zwanego składnika silnego uwierzytelniania. Na przykładzie tutaj to jest dokładnie ten sam klucz, którego używa Google, natomiast to może być dowolna inna metoda, biometria, kody jednorazowe, TOTP, czy dowolna inna dostępna na rynku teraz czy w przyszłości. Czasem w aplikacji wewnątrz chcemy chronić dodatkowe zasoby albo ewidencjonować dostęp do nich, chociażby z punktu widzenia GDPR. To mogą być dane medyczne, to mogą być skany dowodów, paszportów. Sekwens taką ochronę realizujemy przez tak zwaną mikroautoryzację, czyli jeżeli dla danego zasobu wewnątrz aplikacji zapniemy taką mikroautoryzację, to od tej pory będzie przy dostępie do tych danych wymagane dodatkowe uwierzytelnianie i to wszystko będzie odłożone w logach, potem może być wysyłane do systemów centralnych typu SIEM. Mikroautoryzacja występuje też w odmianie tak zwanej supervisor, to oznacza, proszę zobaczyć, że nie wystarczy, żeby użytkownik sam sobie potwierdził fakt dostępu do zasobu, będzie potrzebne jeszcze wymagane dodatkowe uwierzytelnienie ze strony przełożonego. Takie sytuacje są w bankach, w sklepach, przy zwrocie. Tak, pytanie. Pytanie pierwsze, to nazywa Państwo, czy Państwo służbą usługą? Nie, my robimy software, czyli to jest software, ale nie as a service, tylko to jest software, który wdraża się on-premise. My stajemy się elementem infrastruktury po stronie klienta. Powiem dlaczego, gdybyśmy byli as a service albo byli firmą usługową, to musielibyśmy część informacji bardzo krytycznych dla firm pobierać gdzieś do chmury. Duże firmy tego nie lubią. One wolą, żeby wszystko to, co związane z bezpieczeństwem użytkowników, było wewnątrz i tam zostało. Czyli to jest rodzaj
rozwiązanie na rynku pudełkowym, które Państwo dostarczają, firma sobie podłącza hasłowo, też próbuje zrozumieć model biznesowy. Tak, w Enterprise nie ma rozwiązań pudełkowych. Jest to rozwiązanie jak każde inne duże oprogramowanie dla Enterprise'u, więc dobrze by było, żeby nasz partner na przykład był na tyle zdolny, żeby potrafił to rozwiązanie wdrożyć. Wdraża się je bardzo szybko, więc tam nie trzeba wykwalifikowanych kompetencji, a cała reszta już dzieje się sama w zasadzie. I teraz źródła przychodów Państwa są z czego? Z maintenance'u, to czy tylko z domu dostarczenia? Tak, model biznesowy oparty jest o tak zwaną subskrypcję, czyli my w tym momencie, jeżeli ktoś kupuje sekwencja, to płaci nam roczną subskrypcję i w zasadzie ona jest liczona tylko i wyłącznie od ilości kont, które chronimy. A z racji tego, że celujemy w duże przedsiębiorstwa, które mają bardzo duże aplikacje, rekordzistą jest Ericsson, który ma około 2000 aplikacji webowych. To nie są wszystkie, to są tylko webowe aplikacje. W każdej z nich jest po kilkaset kont co najmniej, no to na tych kredenszali się robi dość dużo. No i to jest nasz target, bo jak ktoś ma jedną, dwie aplikacje, to my tam nie wniesiemy żadnej wartości dodanej. Ale jak aplikacji jest setki, to w zasadzie my skryptując to jesteśmy w stanie zabezpieczyć w ciągu jednego dnia całe środowisko, to co robi się miesiącami albo latami. Państwo teraz szukają finansowania na rozwój, czy my w tym momencie szukamy finansowania na taką troszeczkę, można powiedzieć, ekspansję poza granicę. Mamy jednego partnera, w zasadzie dwóch, jeden technologiczny, drugi zaczyna współpracować z nami w formie sprzedażowej za granicą, więc chcielibyśmy ten model spróbować powielić z jednej strony, a z drugiej strony wiemy, że jeszcze w tym obszarze jest sporo do zrobienia, więc mamy kilka pomysłów, o które moglibyśmy nasz produkt wzbogacić. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.